Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, widzowie, zapraszam do partii na żywo. Będę komentował swoją grę i spróbuję zagrać jakiś debut, którego jeszcze nie stosowałem w swojej praktyce. No i mamy E4E5. No, dużych wyborów tutaj nie ma, chociaż z drugiej strony może. Może jest. I teraz kwestia, czy zagrać bardzo agresywnie, czy może jakąś partię hiszpańską, ewentualnie partii hiszpańskiej nigdy nie grałem. No spróbujmy zagrać może w takim razie. Skoczek F3 z atakiem, skoczek C6, oczywiście goniec B5. No dobra, tak, partia hiszpańska wygląda i teraz prawdopodobnie będzie ruch A6. Tym gońcem mogę zbić skoczkę oczywiście, ale prawdopodobnie sobie odejdę na A4. Ewentualnie jeszcze skoczek F6. Może przeciwnik zagrać za takim napionka po tym ruchu. Wow! O, to jest agresywny debiut. Teraz to mnie przeciwnik zaskoczył. Tego nie znam. Nie znam tego, przyznaję się bez bicia. I teraz kwestia, jak tutaj sobie z tym radzić. Na pewno jakieś opcje typu bicie, bicie wchodzą w grę. Nie znam tego debiutu, nie znam kompletnie jak to powinno wyglądać. Ewentualnie bicie. No bo tak w myśl zasady, jak nam dają bić, to raczej zbić. Ten wariant się jakoś yy, dziwnie nazywa, ale generalnie może zagrać sobie d żeby obronić tego pionka. Z drugiej jednak strony. Skoczek c3, bicie, skoczek d5, skoczek g3, no może być agresywnie, spróbuję jak najszybciej rozwinąć figury w takim razie. Jest bicie, jest bicie, możliwe, że nie jest to dosyć poprawne. Skoczek f6, dobrze, teraz mogę zbić tutaj ewentualnie i wrócić. Może jednak podeprzeć, będzie ruch d5, no i przeciwnik mi o centrum, ale tu będzie związanie odkryte. Myślę, że D3, żeby jednak figura miała opcję wyjścia i ewentualnie goniec, zawsze podpiera tutaj jakieś pole w centrum. Raczej nie wybije przeciwnik, nie ma takiej opcji, bo będzie stało to u mnie dobrze. No i teraz myślę, że skoczek G3 chyba trzeba zagrać. Skoczek G3 sobie zagrajmy. No i teraz próbuję zrobić roszadę. Dobra, goniec D6, obronił pionka na E5. No i chyba czarno dostały dobrą grę. Zrobimy sobie roszadę, on zrobi prawdopodobnie roszadę. No i teraz wydaje mi się, że bicie na C6 pionek bije, D5E4 skoczek E5. I chyba tutaj czarne będą stały w miarę ciekawie. Tutaj muszę uważać na taki ruch goniec G4 ze związaniem. Ale jeszcze przychodzi mi do głowy taki ruch C4, żeby po ewentualnym D4 tutaj się pole z, zwolniło na E4, tylko, tylko, tylko czy to mi przyniesie jakiś... Pożądany skutek. Ale wiecie co, mimo wszystko, taką miałem myśl, zagram sobie w ten sposób. Nietypowo, może, żeby trochę przeciwnika wybić z rytmu. Wygląda to nieco dziwnie, ale po przepchaniu, właśnie pole E4 jest bardziej kontrolowane. Tak, myślałem, że tu będzie jakieś tego, te, tego typu zagranie, ale mam ruch. Mam przecież posunięcie H3, on mi zbije E4. Dobra, będzie ostro, będzie ostro, muszę zagrać H3. E, tutaj wybijam hetmanem, czy skoczek ma jakieś odejścia? A, nie zauważyłem skoczek D4, no to muszę przyznać sprytnie. Tragedii jeszcze na pewno nie ma, ale już trzeba bardzo bardzo uważać. Myślę, że Hetman Ed. Ło, wow, Hetman Edwa, podstawiłem Hetmana na Edwa. Czy on weźmie Hetmana, moi drodzy? Podstawiłem. No dobra, wybijam, ale ta pozycja, ta pozycja jest już przegrana. Oczywiście bez, bez Hetmana jest grać bardzo ciężko, ale jeszcze się nie poddam. Będziemy próbować, chociaż to raczej nie ma za, du za, du za dużego sensu. Tym bardziej jeszcze przeciwnik gra dosyć szybko, ja gram bardzo wolno. W ogóle zaćmienie tutaj w głowie miałem, że... Dobra, tu wybijam, korzystając z okazji, że on nie może wybić pionem. No i teraz, teraz z skoczkiem zagramy sobie szybko, żeby tutaj się władować. On będzie mi atakował, no będzie mi atakował, nie mam wyjścia. Szacha sobie damy królowi. Chyba muszę wybić skoczka, skoczek bardzo groźny. No i skoczek e4. No różnobarwne gońce, nie, nie chcę mówić, że dają mi jakiekolwiek szanse, ale... Lepiej tak niż, niż nie z tymi gońcami. No, i teraz spróbujemy tam coś powalczyć, jakieś widełki zrobić, no jakieś szaleńcze tutaj ataki. No, nie, nie poddam się tak łatwo. Chociaż będę pewnie musiał. Skoczek e 6 tak jak powiedziałem, tak zrobię. Za mało mam armii tutaj w natarciu. Jeszcze wieża E1, żeby tutaj atakować. W ogóle co ja grałem? W Hetmana podstawiłem na E2. Okej, okay, tutaj wieża, no muszę zagrać wieżą na e1, mało mam materiału do gry niestety, musiałby tu przeciwnik ktoś mi podstawić, ale z tym rankingiem jest to praktycznie niemożliwe. D4, czy zagrać d4, co daje d4? Daje d4 to, że tutaj mam opcję, jeżeli zbiję pionkiem, to jakiś jeszcze tutaj myk z atakiem na wieżę powstaje, tylko pionek musi wybić, żeby wieża broniła skoczka na e6. No właśnie, no właśnie, nie jest lekko. No i cóż grać, cóż grać? Jak zagram tak, to mi Hetmanem zbije skoczka. Generalnie chyba trzeba na no ten skoczek, niestety musi wrócić na jakąś taką pozycję. On teraz może chyba w ogóle wybić. A, grozi mi matem. Ok, grozi mi matem, cwaniaczek. Niestety tu już jest bardzo ciężko. No, gram tak, prowokuję do wybicia. Wybije oczywiście, on tam mi może dawać cały czas szachy, no ale raczej nie wybije. Raczej nie wybije. Dobra. Poszło zagranie tutaj. No i teraz kwestia, gdzie i co. Za dużego znowu wyboru nie mam. Ewentualnie tak wybije, tutaj wybije i tu jeszcze jakieś opcje, ale to on na pewno się obroni. Jakiś Hetman D7 pewnie istnieje i już będzie bardzo ciężko. No bez figury jest bardzo, bardzo ciężko. O! Jeszcze się pojawia szansa. Tylko jak zagram tu, to on mi zbije tak, ja zbiję tu. No dobra, próbujemy, próbujemy. Na no jakieś komplikacje, jakieś tutaj młynki, jakaś szansa może się pojawi. Wiadomo, że ta partia jest bardzo niepoprawna z mojej strony, mega niepoprawna. Ale może się jeszcze jakimś cudem coś tutaj uda, czy warto grać do końca. To jest pytanie moi drodzy, o to jest pytanie. No, i teraz jak on zbije tutaj, no to będę groził tu wybiciem, i tu wybiciem, więc może być jeszcze jakiś dla mnie ratunek. I on teraz musi raczej odejść hetmanem. Ja dam szacha, a tu wezmę przecież z szachem. I. Słuchajcie, robi się chyba ciekawie. Teraz kwestia, czy on ma takie bicie ewentualnie? Zastanawiam się po tym zagraniu, bo może król H1 wtedy jest dobre. Bo cały czas grozi wzięcie Hetmana, grozi tutaj i wzięcie wieży znowu z szachem, gdy król pojawi się na G8. E, no właśnie, zbił, jednak zbił, jednak zbił tutaj. Teraz moment. Bo jeżeli zbiję sobie tutaj, to już wezmę jedną figurę. Ale on ma wtedy szacha takiego. Ja mam tak, y, tu nie mogę, bo zawsze zbiję mi z szachem. Król H1 wygląda dobrze, y, tylko teraz tak, on zagra tu, ja tu, on tu, ja zbiję, on tu powiedzmy. Y, i król G2 i biorę w gońca, więc byłoby dobrze. Król H1 rozważam, ale jeszcze chwila, muszę przepatrzeć tutaj, czy ja mogę tak zagrać ewentualnie. No, Hetman E2, to nie mogę. Wieża F2 jeszcze raz, wieża G3 i wieża G3, król król H2 i chyba znowu wygląda to dobrze, bo potem tam daje szacha i tam jakiegoś mata na F8. Jeszcze raz, jak zbije tu, to jeszcze tu mi może zagrać. Król G2, wieża bije, król bije na G3, daje mi tu szacha, aha, daje mi tu szacha i tu wybija. Dobra, więc wniosek z tego, że chyba król H1, jeszcze raz, tu, tu, e, tu, 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 no tak. Więc muszę zagrać król H1. Zagrywam król H1. No i zobaczymy teraz, jak sobie przeciwnik poradzi. Tutaj jakiegoś szacha oczywiście, no teraz nie ma, ale yy, już się pojawiają opcje, bo wisi tu, wisi motyw, wisi wzięcie, wieża może. Na trzeba aż tak mocno zważać, bo goniec broni, chociaż zawsze brać go pod uwagę należy. No i teraz pytanie, co zrobi przeciwnik? Ale wieża Kietrzy chyba jest jeszcze. A nie, Hetmana przecież wtedy bije, no co ja w ogóle gadam? Okej, okay, czyli on musi odejść gdzieś Hetmanem. On musi odejść gdzieś hetmanem. Tak, to będzie chyba dobre rozwiązanie. Król H1 chyba tego nie przewidział przeciwnik, ale ja się nie dziwię, że on próbował coś tam uskutecznić. Zobaczcie, wziął hetmana, grał szybko, rozluźnił się i ja mam tutaj szansę. Mam tutaj szansę. Hetman E2, dobra, czyli muszę dać szacha. No szacha muszę dać, nie mam wyjścia. Król G8, tutaj muszę. No i król F król g2, I tu jest związanie, tu nie ma szacha, zobaczcie, i biorę gońca, no i pozycja robi się naprawdę ekscytująca znaczy się już tego nie powinienem przegrać, ale dobrze, ja tylko teraz czas, muszę uważać, uważać muszę na czas e, okej, okay. mój drogi przeciwniku, e, jakoś wziąłem ci dwie figury Cuda się zdarzają, jak widać, no bije na F2 obowiązkowo, on nie ma szacha, skoczek F3 i tu się broni. Czy ja mam jakiegoś tam mata, nie, no zaraz tutaj, no nie, widełek żadnych nie ma. I, no skoczek F3 muszę zagrać i tutaj bronić na D2, i teraz ustabilizować sytuację. Goniec C4B3, wieża D2, wziąć piona. Taki będzie plan, goniec C4. B3, jeszcze A4 ustawię, zagram tutaj i będę konsumował. I ta pozycja powinna być wygrana białych. To powinno być wygrane B3 obowiązkowo. Jeszcze A4, w razie czego można za chwilę zagrać, ale następnym ruchem to jest następny ruch to jest zwierzę D2, żeby wziąć kolejnego piona tutaj gońcem skoczek broni. Tak, on będzie próbował. On będzie próbował mnie tutaj męczyć, ale to zagrasz, zagram od razu tutaj, on teraz tak będzie grał. Yy, tutaj mam chyba teraz bicie gońcem, muszę tak zrobić. Tu grozi wieża E2 i uważać na taki ruch G4 trzeba, yy, trzeba mocno, ale mam szacha i mam gońca na, G, na E4. Więc to się broni i jeszcze będę mógł tam pionka skosić. Dobra, to wygląda bardzo dobrze, jest szach i teraz on też nie ma za dobrych chyba odejść. Goniec e4, tu zawsze mam szacha po hetmanie, ewentualnie tu czy tu i biorę sobie piona. No pionka nie wezmę, bo to nie jest takie proste, taki ruch grozi. Teraz pytanie, czy tu zagrać, czy ja się za bardzo nie odsłonię. Nie chciałbym tego czynić za bardzo. No, ale chyba tak muszę zrobić, żeby jakoś tę sytuację. No właśnie, tutaj problem, że on G4 będzie mi grał. Tak zagram, zawsze czy się ustabilizuje szachów? Nie ma. No, chyba tak muszę zagrać, ustawić pionka na białym polu, mimo wszystko. A on może przepchać tutaj jeszcze. Tego nie wziąłem pod uwagę. A Krzysztof no to 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 się robi groźnie to się robi groźnie teraz muszę wybić, on zagra tak na pewno, no i będziemy tańczyć i będziemy tańczyć, znaczy tutaj też niczym nie ryzykuję, przegrać się nie mogę tego przegrać, tylko kwestia jak technicznie to ustabilizować król blisko figur no, bardzo ciekawa końcówka muszę przyznać. Na pewno ja nie ryzykuję tutaj niczym. Jeżeli niczego nie podstawię, to będzie dobrze, ale to jeżeli niczego nie podstawię. Teraz tak, jakoś od... Zajdziemy sobie skoczkiem, tak, żeby bronić. Tu się ustabilizować królem. Mam taki plan, żeby królem zagrać sobie w tę stronę. Ustawimy formację nie do przejścia. Może tak sobie zagramy. Teraz widzimy, że każda figura się broni i to wygląda dobrze. I teraz tak, on tutaj dobra. Muszę chyba jakoś zagrać A4, żeby to wszystko ustabilizować. On tam skoczy mi pewnie hetmanem, coś będzie próbował robić, ale skoczek tak ma zawsze fajną opcję. Dużo ruchów trzeba pewnie wykonać technicznych, żeby tę sytuację wygrać. Dobra, i teraz myślę, że tutaj jakiś ruch, żeby mi tam nie połapał, żeby mi tu nie połapał niczego. Skoczek C4 tu. Dobra tak żeby, czekajcie jakiś szach wieżą ewentualnie, dobra wrócił, e... zawsze spokojnie tak mogę zagrać, nie śpieszyć się, nie, nie muszę się nigdzie śpieszyć, teraz mogę formację przestawić, goniec D3, skoczek D2, goniec C4, no dobra, tak zrobimy najpierw, tu zawsze się zasłaniam, tu się wszystko broni, e... tu ewentualnie jeszcze Czasu się robi mało. Teraz muszę pozbierać piony i jakoś do, doprowadzać to do y, zwycięstwa. No, zobaczymy, 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 jak to. Y, dobra, gram swój plan. W ogóle króla może jakoś tam schować. O, teraz znowu się wszystkie figury w, bronią wzajemnie, więc królem idę sobie za chwilę tam. E, dokładnie się schowam królem tutaj na A2, żeby stać już bezpiecznie. E, tak, tu się wszystko broni. Wieża C2 i będziemy na pionkę jakoś próbować naciskać. Już widzę plan. Wieża C2, goniec B5, skoczek D3 i biorę piona. Myślę, że czarne. No, czarne nie mają szans. To już jest pewne. O ile się niczego nie podstawi, to tutaj czarne już nie mają szans. No i teraz, teraz tak. Teraz goniec B5 zagramy. Dobra, goniec B5, goniec B5. Wieża nie jest broniona, ale jest blisko i za chwilę zagramy tak. Okej, okay. mój drogi przyjacielu, jeszcze tak mogę spróbować i tu chyba zagrać na D2, żeby tego pionka skosić. Też jest opcja i też mogę z niej spróbować skorzystać, bo tutaj król już jest bezpieczny. Jest ważne, że przeciwnik nie ma jak mi dawać szacha. No, mogę teraz tutaj i wziąć po prostu piona. No, i tak chyba uczynię. Nie będę za dużo kombinował. Jeżeli tak, to goniec. Wszystko się nadal będzie broniło. Po prostu te dwa piony skonsumuję, i za chwilę jednym z nich będę próbował dojść do pola przemiany. Tak to będzie teraz wyglądało, ale muszę powiedzieć, że podstawka Hetmana to było mistrzostwo. A wyszło teraz, zobaczcie, jak i to jeszcze, jaki ranking ma przeciwnik. Pograł na taki motyw, że mógł mnie załatwić spokojnie, a jednak, jednak tego nie udało mu się uczynić. Za szybko zagrał, rozluźnił się prawdopodobnie, a tu już technicznie Wasili. Iwańczuk potrafi, uczy nas, poczekajcie, bo teraz tak, tutaj zbije. on mi da szacha, dobra, tak, on da szacha, ja mogę skoczek B2 dalej zagrać i tą samą formację ustawiać, czyli goniec, zobaczcie, jeszcze goniec atakuje Hetmana przy okazji, goniec D3 za chwilę, goniec D3, tak, i za chwilę zagram tak i znowu przestawię te figury w ten sam sposób. No dobrze, to wygląda dobrze, no muszę wieża, wieża c2 muszę, gdyż nie chcę, żeby mi tutaj hetman podwójce dawał szacha I znowu ten sam schemat sobie będziemy grać Tutaj i teraz tutaj sobie zagramy Tak, dobrze mówię, no muszę chyba tak zagrać No właśnie, teraz goniec, może tym gońcem jednak trochę zagrałem zbytnio szalacko Zagramy sobie tak Nie wpuszczamy nigdzie, zobaczcie króla Yy... Dobra, muszę jakoś dobrać się do pionka. Może tak? A może w taki prosty sposób? Czy to w ogóle się uda? Powinno. Powinno, bo tutaj za bardzo dobrać się nie ma jak do końca. Damy szacha. Z pułapką, że jak król odejdzie sobie. Aha, dobra, damy szacha. Yy, I teraz mogę wziąć. Yy... Tak, wszystko znowu się broni. Mogę wziąć kolejnego piona. I teraz już sytuacja będzie zdecydowanie prostsza. Przeciwnikowi już ubywa trochę czasu, co jest ważne. Ale sprytnie gra, muszę przyznać. Sprytnie gra. Gdy jeszcze chce mnie tutaj pogrążyć, zagrajmy tak. Wszystko się broni. Szacha dostanę pewnie. Pójdę królem. Zaraz te figury uformować. W taki sposób trzeba, żeby one się wzajemnie broniły. Skoczek za chwilę zagra na C4. Niczego nie podstaw, Krzysztof. Uważnie graj. Okej. Okay. Podstawiłem. Hetman D2. Hetman D2 był. A nie, bo skoczek D6 jeszcze. Okej, okay. jeszcze był skoczek D6. Jest wieża. Jest wieża na E5. Jest wieża na E5. Mamy to. Mamy to. Mam przy okazji zbi zbitego Hetmana. Mamy złapanego Hetmana. Mamy to. Ale partia, słuchajcie, masakra. Hu. No, takiego farta to w życiu nie miałem, no ale zwykła podstawka, tak po prostu pod figurę. A jednak gra do końca daje jakieś tutaj rezultaty. Zaraz sobie zobaczymy w analizie kluczowe momenty, tylko kluczowe momenty, bo to myślę, że jest najważniejsze w tym momencie w tej partii. No, ale przeciwnika mamy, mamy go. Zobaczymy, jaki w blicu. Z Nigerii z kimś grałem, z Nigerii. Pozdrawiam, Nigerię no bywa, bywa, trzeba zawsze uważać no i mamy to, mamy. mamy to moi drodzy zwycięstwo i sprawdźmy na silniku w ogóle w debiucie jak mnie przeciwnik tutaj załatwił jak powinno się grać, powinno się grać D3 prawdopodobnie skoczek tutaj, ale bicie też prawdopodobnie jest widzę, że ludzie tak grywali skoczek F6, Hetman E2 no tego nie znałem, zagrałem D3 ale też grali tak, tutaj, no już jest lepsza czarnych. Widać, że czarne nie mają problemów z rozwojem figur. C4 to był taki ruch trochę dziwny, aczkolwiek mój, więc... No i dobra, skoczek D4 i teraz, moi drodzy, uwaga, Hetman E2. Minus tutaj, robi się duży. No, podstawienie Hetmana, no wiadomo, jest to przegrana, lecz po, zobaczymy po kilku ruchach, jak się sytuacja klarowała według silnika. Tutaj, tutaj, no wiadomo, to jest totalna wtrąba, totalne wtrąby. W takich sytuacjach generalnie można y, może wybić, y, tutaj uprościć takiego skoczka, zbić i, i uprościć grę zwyczajnie. Nie trzeba mieć aż tak dużo więcej. No ale przeciwnik dał mi tu jeszcze jakieś szanse właśnie, to jest ciekawe. D4 y, no tutaj, no ja bym na jego miejscu od razu wybił skoczka, ale tego nie zrobił. Próbować da, dał ma, próbował dać mata. No tutaj zobaczcie, wybicie było jednak dobre. To, co patrzyłem. Tutaj g 1, tak. krucha 1 I co teraz grać dalej? komp podpowiada coś? Nie wiem. Znowu H3. Tu g 1 i co teraz? Znowu tutaj podpowiada. Maszyna. Dziwnie silnik patrzy. Rozpatruję. Ale na pewno obicie nie byłoby złe. Tutaj po wybiciu. Skoczek. Mata w 11 dostaje, niesamowite. No, znajdziecie mata w 11 w tej sytuacji. No, wieża g cały czas motyw się pojawia. E, no cóż, tak nie zagrał. Poszło tu. Skoczek D6 i nadal jest wygrana czarnych. Zobaczcie, ogromna wygrana czarnych, ale pojawiły się problemy. To przeciwnik myślał. Goniec F2 daje możliwość. Krucha 1, zobaczcie, jednak wymyśliłem ten ruch. Z czego, no, brzmi to narcystycznie, ale jestem dumny, no bo jednak coś tam jeszcze pod kopułą e, się wymyśli pożytecznego. Het. Hetman e2, no i hetman e2, na no to już dokładnie by trzeba było zagrać, hetman e3, hetman e3, ha, bo jest z atakiem na g3, zobaczcie, bo hetman tutaj daje szacha król, szach królew 8 i już nie mam takiego ruchu król g2, bo jest bicie hetmanem. No właśnie, to jest różnica, więc, więc tu nadal była przegrana, nadal była przegrana, no cóż, zagrał inaczej, tutaj, 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 ale remisowo pokazuje, tu, tu, jak remisowo, to jest plusik dla białych, królem zagrał, no i to jest, nie, to jest technicznie wygrana pozycja dla białych bez dwóch zdań, no Hetman e5, no to musi być wygrana. Aha, wiem o co chodzi. Tutaj, tutaj i tutaj. I on ma opcję zagrania tak, więc jeszcze trudności techniczne przed białymi niemałe by były. No, ale to już dokładnie by trzeba było grać. Po tym posunięciu już to wygląda. No ten ruch zły, zobaczcie. Widać jednak błąd, bo od razu się ustawiam gońcem. No ale po, tych, po tym przegranym hetmanie ta pozycja dla mnie to już mentalnie jest wygrana, więc a dla niego mentalnie prawdopodobnie przegrana. No i tutaj już poszło dobrze. No i kwestia techniki. Zobaczmy, zobaczmy. Tam chyba wszystko było w porządku, w miarę patrzę po ocenie. Tak, no kwestia mat 15. No świetnie. Moi drodzy, warto grać jednak do końca, jak widać. Już chciałem tę partię poddać i nagrać kolejny materiał, ale postanowiłem, że jednak zagram, no i się opłaciło. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.